Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na wystawie poświęconej ważnej dla Zamościa rocznicy, która mija w tym roku, a mianowicie 200 lat od przekształcenia, zmiany charakteru miasta, przekształcenia Zamościa z miasta prywatnego, miasto rządowe, twierdzę rządową. Stało się to za sprawą Stanisława Kostki-Zamoyskiego, 12 ordynata, który postanowił przekazać miasto na własność rządu Królestwa Polskiego w roku 1821. Tytuł naszej wystawy Zamość Rządowy jest ogólnym hasłem 13 Nocy Muzeów, która będzie miała miejsce 15 maja. Natomiast sama wystawa, którą polecamy, prezentowana będzie dłużej. Obrazujemy tutaj zmiany, jakie dokonały się w Zamościu, szczególnie w latach 20. bezpośrednio po zmianie charakteru miasta. Lata 20. i początek lat 30. XIX wieku to zmiany o charakterze znaczącym. Miasto zmieniło swój kierunek rozwoju. Niewątpliwie przekształcenie miasta, przede wszystkim twierdzę rządową, zmieniło obraz wielu obiektów w Zamościu. Stąd oprócz naszej wystawy, oprócz tego, że zachęcamy do jej zobaczenia w murach, będziemy w ramach naszego spotkania również w bliskości obiektów, które zmieniły swój charakter bądź też gruntownie zostały przebudowane właśnie po przekształceniu Zamościa w miasto rządowe. Serdecznie zapraszamy. Jednym z obiektów będącym symbolem miasta jest niewątpliwie Ratusz Zamojski, siedziba władz miejskich. On jako jeden z pierwszych podlegał gruntownej przebudowie w momencie, kiedy Zamość zmienił swój charakter. Symbolem tej przebudowy jest znajdująca się za mną północna oficyna, dobudowana do głównej bryły ratusza w roku 1822 według projektu inżyniera Jana Maleckiego. Obiekt ten, pełniący później funkcję więzienia, był jednym z pierwszych właśnie stanowiących o przebudowie istotnej ratusza, jaka wtedy miała miejsce. Również usunięto z głównej bryły ratusza detale i ozdoby znajdujące się tam wcześniej, natomiast sam obiekt już nie pełnił funkcję centrum siedziby magistratu miasta Zamościa. Władze miejskie przeniesiono do nowo wybudowanej, nowej osady. Stało się to na przełomie roku 1821 i 1822. Od tej pory ratusz pełnił przede wszystkim funkcje związane z stacjonującym w Zamościu garnizonem wojskowym, będąc między innymi siedzibą szpitala wojskowego, a później ciężkiego więzienia. Kolejnym z obiektów, który zmienił się w sposób zasadniczy w okresie Królestwa Polskiego za sprawą generalnej przebudowy, był Pałac Rodziny Zamojskich. Od roku 1809, a właściwie od początku 1810, Zamojscy już nie mieszkali w pałacu. Natomiast po przekazaniu miasta na skarb Królestwa Polskiego decyzje co do siedziby, dawnej siedziby Zamojskich, zapadały na przestrzeni kilku lat. Pierwotnie przebudowa, jaka zainicjowana została przez Stanisława Kostkę-Zamoyskiego na początku XIX wieku, zmieniła charakter obiektu, kształtując klasycystyczny obraz Pałacu Zamojskich. W latach 20., na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku, wszystkie elementy ówczesnej przebudowy z początku XIX wieku zostały usunięte. Zniesiono dach mansardowy, również ozdoby klasycyzujące ten obiekt i przebudowano go na sposób wojskowy, dodając prosty dach, podwyższając bryłę główną Pałacu Zamojskich o jedną kondygnację. Ten obraz możemy obserwować do dzisiaj. Jest to jeden z obiektów, który zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz zmienił zupełnie swój charakter. Pełnił różne funkcje, oprócz komendantury głównej twierdzy zamojskiej, także po roku 1831 znajdował się tutaj główny lazaret fortecy zamojskiej. Także z czasem, już w latach 30. pod panowaniem rosyjskim, również umieszczono w tym obiekcie cerkiew prawosławną. Generalnie jest to spośród wszystkich obiektów charakterystycznych dla Zamościa
miejsce, które uległo gruntownej przebudowie, łącznie zarówno z placem przed Pałacem Zamojskich, czy też dziedzińcem wewnętrznym. Przebudowa związana ze zmianą charakteru miasta Zamościa nie ominęła również obiektów sakralnych. Jednym z najcenniejszych obiektów sakralnych niewątpliwie pozostaje kolegiata, obecnie Katedra Zamojska, która nie uniknęła przebudowy i zmiany zewnętrznego i wewnętrznego kształtu świątyni. Za sprawą wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza, naczelnego dowódcy Wojska Królestwa Polskiego, między 1824 a 1825 rokiem dokonano gruntownych zmian w wyglądzie kolegiaty, tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Usunięto dekoracje zewnętrzne, wszelkiego rodzaju elementy wskazujące na przeszłość związaną z rodem Zamojskich tego obiektu. Również wewnątrz usunięto dekoracje, ornamenty i epitafia, które znajdowały się wewnątrz kolegiaty zamojskiej. Kształt świątyni obecnie, który możemy obserwować, jest przywróceniem pierwotnego kształtu obiektu z wieku XVII i XVIII, ale trzeba podkreślić, że okres Królestwa Kongresowego, okres zmiany charakteru miasta wpłynął także na kształt obiektów sakralnych, w tym kolegiaty, ale nie tylko. Część z obiektów sakralnych zamieniono na magazyny. Ważne jest również i to, że zgodnie z postanowieniem przekazania miasta na własność rządową pozostawiono w rękach rodziny Zamojskich krypty, gdzie spoczywali i spoczywają. Łącznie ze zmianą charakteru miasta cele i funkcjonowanie miasta podporządkowane zostały celom militarnym. Stąd przede wszystkim nacisk na rozbudowę twierdzy zamojskiej. Twierdzy, która miała stanowić bardzo ważny punkt obronny na mapie Królestwa Kongresowego. Stąd i rozległe prace fortyfikacyjne prowadzone już od 1818 roku, ale zintensyfikowane po zmianie statusu miasta od roku 1821. Cały proces funkcjonowania i zmiany, czy też modernizacji twierdzy, uzupełnienia o nowe elementy zarówno fortyfikacji zewnętrznych, jak i wewnętrznego pierścienia historycznych fortyfikacji zamojskich, ulegał istotnym zmianom i korektom. Jedną z nich była przebudowa bram wjazdowych do miasta. Tutaj znajdujemy się przed bramą Szczebrzeską, która w kształcie, który nadano jej w latach między 1821 a 1824 roku, funkcjonuje, została odrestaurowana i funkcjonuje do dzisiaj. Mówiąc o tej przebudowie, nadanie surowego, klasycystycznego charakteru wszystkim bramom wjazdowym do twierdzy zamojskiej było elementem istotnym i najważniejszym w przebudowie umocnień obronnych Zamościa, jak również korekta tras i dróg prowadzących do twierdzy była tego elementem dodatkowym. Mówiąc o zmianie fortyfikacyjnej, niewątpliwie nadano Zamościowi charakter nowoczesny, wzorowany na rozwiązaniach architektury militarnej, najbardziej znanych i najbardziej znaczących w historii fortyfikacji europejskiej. Jednak za sprawą przebudowy i rozbudowy twierdzy zamojskiej charakter miejski Zamościa ulegał zdecydowanemu zatarciu. Szczegółowe i precyzyjniejsze informacje odnajdziecie Państwo na wystawie w Kamienicach Ormiańskich, przy ulicy Ormiańskiej 26, w salach wystaw czasowych, na wystawie Zamość Rządowy w dwuchsetlecie zmiany statusu miasta. Tam również obrazujemy zmiany, jakie dotyczyły fortyfikacji i umocnień obronnych twierdzy zamojskiej.